wygląda wzór na siłę tarcia? Generalnie napiszemy, że tarcie jest to współczynnik tarcia razy siła nacisku. Przy czym tarcie może być statyczne, wtedy kiedy ciało spoczywa i próbujemy je wprawić w ruch, ale nam się nie udaje, wówczas napiszemy, że to tarcie statyczne jest mniejsze lub równe współczynnik tarcia statycznego razy siła nacisku. Mniejsze wtedy, kiedy próbujemy przepchnąć ciało i nam się nie udaje. Równe wtedy, kiedy jesteśmy na tej granicy, że zaraz uda nam się przepchnąć ciało. Natomiast drugi rodzaj tarcia jest to tarcie kinetyczne, tarcie, które występuje w ruchu i tutaj już mamy normalne, równa się, współczynnik tarcia kinetycznego razy siła nacisku. To, o czym trzeba pamiętać, to to, że dla dowolnie wybranej powierzchni współczynnik tarcia statycznego jest większy od współczynnika tarcia kinetycznego. Czyli ciężej jest ciało wprawić w ruch, niż później podtrzymywać jego poruszanie się. Druga mega ważna rzecz, nacisk może być równy sile grawitacji, czyli sile ciężkości, czyli M razy G, ale nie musi. To zawsze trzeba sprawdzić. Nacisk zawsze będzie równy sile reakcji i to tę siłę należy w zadaniu znaleźć i dopiero stwierdzić, że reakcja jest równa naciskowi i podstawić to do wzoru na tarcie.